Występ dla każdego zawodnika i zawodniczki podczas igrzysk powinien być wyjątkowy. Możliwość rywalizacji z najlepszymi sportowcami na świecie, aż w końcu stanęcie na podium i odsłuchanie swojego hymnu, to właśnie chwile wyczekiwane również przez kibiców. Jednak gdy w głowie roją się myśli o niebezpiecznym wirusie, a także o zagrożonym własnym bezpieczeństwie, czy taki turniej by cieszył? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim wszyscy czekali na jakąkolwiek decyzję i pierwsza decyzja oczywiście słuszna była o odwołaniu Euro, potem pan Bach, prezes MKOL-u, bardzo długo zwlekał i chciał przeciągać tą decyzję o odwołaniu igrzysk. Tak jak wiadomo, sportowcy zjechali ze wszystkich krajów do Polski i przebywają, większość z nich przebywa na kwarantannie, a są to sportowcy, którzy mieli na przykład walczyć o medale olimpijskie, tak jak Marcin Lewandowski i Adam Kszczot, wrócili ze Stanów Zjednoczonych i 2 tygodnie siedzą w domu. Wiadomo, że gdzieś tam w pojedynkę w sumie to oni nawet nie mogą wyjść z domu, bo są na kwarantannie. To jest w ogóle inna sytuacja, także została im tylko jakaś bieżnia w domu. Ostatecznie Międzynarodowy Komitet Olimpijski przeniósł igrzyska na przyszły rok.